Witam Państwa bardzo serdecznie z tej strony Jeziroń Oficjal. W dzisiejszym odcinku zaczynamy serię, czyli gospodarstwo po ojcu, odcinek zerowy, bo w dzisiejszym odcinku będziemy przestawiać maszyny. Więc zapraszam do oglądania. Więc tak, znajdujemy się na mapce Osieck, gmina Osieck. Jest ona na RS portalu i tutaj sobie właśnie gospodarkę wybudowałem i tutaj właśnie chcę przeprowadzić prezentację maszyn. Zajęło mi to 4 dni na budowanie, kompletowanie maszyn, żeby to było jakoś po normalnemu. Tutaj sam początek, łyżka 2 tony 200 kilo do Ursusa 912. Tutaj karcher, czekajcie, tutaj potem mamy jakby to nazwać, bo zapomniałem, po prostu mamy tak jakby maszt na trzypunktowym układzie zawieszenia. Teraz zaczynając od garażu, tutaj to. Co pierwsze nam się rzuca oczy, Ursus 1014 z przednim tuzem. Z tyłu mamy agregat uprawowo-siewny Rabę, brona nie uprawało się, tylko brana z broną aktywną. Potem mamy siewnik Euro Marsz 3 metry z znacznikami i ze ścieżkami tylnymi, ale nie wiem, czy będziemy ich używać. Potem mamy rozrzutnik do wapna załadowany już przy okazji Amazon ZGB 6001. No, potem mamy siewnik też Amazon, nie ma konkretnego modelu. Zaraz w sklepie, o Jezu, trochę przycina, to kukurydzy 3 metrowe, mnie to trochę może przycinać, bo i OBS i na grafikę mam na wysokich, więc łyżka do ładowarki Advent, Avant, mamy taka Avanta, mamy tutaj następna, już widzicie Avanta. Mamy tutaj Ursusa 912. O Jezu, gdzie to idzie, człowiek? Także mam go tutaj z tyłu. Tak, 912. Stroj metal facha T241, Urbik 1600 kg, ale tam się podnosi więcej. Z paleciakiem, z przednim tuzem i z tyłu mamy posiarkę rotacyjną, czy tam mulcher, jak to tam sobie kto nazywa. Rorert, no 2,8 metra, powiarka metal fach Z560, prasa Galignani, jak to przeczytam, Galignani 9250.sl. I tutaj mamy do rozdrabniania siana, słomy, do ścielenia ogólnie krów, świń, czegokolwiek. Potem mam ładowarkę Avant, mi się tak na język wrócił, Avant z paleciakiem. No, tylko podkreślę, że to jest ta większa, 750-400 coś z hakiem. Dobra, zamkniemy sobie. Tutaj, tu już byliśmy, teraz tutaj mamy tutaj paszowóz, nieużywany na razie, bo krów na razie nie mamy, musimy aby kiszonkę. Przepraszam, że wam nie chcę, ale nagrywam to o 22, przed 22 konkretnie, więc wracając, nie mamy na razie krów, ale będą nasiona na palecie i w pikmaku. Taki oto do belek, nie pytak, tylko
powiedzieć, samoróbka, podnośnik, kubelek. Tutaj mamy platformę do przewozu belek, palet, wszystkiego. Tutaj mamy kombajn New Holland DX32, przepraszam, z, jak widać tutaj w prawym dolnym rogu, wszystko pisze z headerem 6,1 metra, też New Hollanda. Tutaj jeszcze mamy zgrabiarkę ruską. Tutaj macie też w prawym dolnym rogu widzicie, jak się nazywa, no 6U. No i chyba tyle konkretnie z prezentacji gospodarki. Jak coś dokupię, to będę się odzywał. Tutaj widzicie wszystko przygotowane pod krowę, na razie nie ma paszy, wszystko sobie tu zamykamy. Patrzę, jak to wszystko wygląda. No jeszcze tutaj mamy ustawioną, przepraszam, binę i to, no, krów, oporę i tyle. No. No i tyle z prezentacji gospodarki by to było. Podpowiem, że w następnym odcinku będzie prezentacja jeszcze jakiejś maszyny do kupie. I staramy się już zacząć planować, więc czekajcie na odcinek planowania. Pozdrawiam i życzę miłego dnia, wieczoru, zależy jak to ogląda. I tyle. Pozdrawiam jeszcze raz.